Na pewno wybitny zawodnik, trafił do PGS Krywych Chatów jako mistrz Europy, poprowadził grę PGS Krywych Chatów w sezonach, w których trzykrotnie zdobyliśmy Mistrzostwo Polski i graliśmy w finale Ligi Mistrzów. Powierzyliśmy mu rolę trenera PGS Krywych Chatów i zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, także no z Miguelem mamy wiele wspaniałych wspomnień o Miguelu, niestety, którego z nami nie ma i myślę, że to wszystko odchodzi na bok, a przede wszystkim to jest wyraz szacunku i pamięć dla wybitnego trenera i wspaniałego człowieka. Niezwykle wyważony człowiek, który kochał siatkówkę, znał się na tej dyscyplinie, był jej pasjonatem. Bardzo dużo czasu poświęcał na analizę, na pracę, w pełni profesjonalny jako zawodnik i później jako trener.